Zagłębiając się w fascynujący świat biologii, istotne jest zrozumienie podstawowych elementów składowych, które tworzą skomplikowane systemy organizmów żywych. Od makroelementów, które stanowią większość naszych ciał, po mikroelementy, które odgrywają kluczową rolę w różnych procesach biologicznych, chemia życia jest fascynującym i złożonym tematem. W tym kompleksowym przewodniku przyjrzymy się kluczowym elementom, związkom i strukturom, które stanowią podstawę chemii biologicznej, wyposażając się w wiedzę i spostrzeżenia potrzebne do osiągnięcia doskonałych wyników na egzaminach z biologii w szkole średniej. Makroelementy i mikroelementy skład pierwiastkowy życia Podstawą chemii biologicznej są pierwiastki, z których składa się ludzkie ciało i inne organizmy żywe. Możemy ogólnie podzielić te pierwiastki na dwie grupy. Makroelementy i mikroelementy. Makroelementy, filary życia. Makroelementy to pierwiastki, które stanowią co najmniej 1% suchej masy ciała człowieka. Należą do nich pierwiastki biogenne: węgiel, tlen, wodór, fosfor, siarka i azot. Pierwiastki te są budulcem najważniejszych makrocząsteczek takich jak węglowodany, białka, kwasy nukleinowe i lipidy. Oprócz pierwiastków biogennych istnieją inne makroelementy, które odgrywają kluczową rolę w organizmie, w tym sód, potas, chlor, magnez i wapń. Sód i chlor znajdują się głównie w płynie pozakomórkowym, podczas gdy potas dominuje w płynie wewnątrzkomórkowym. Z drugiej strony magnez i wapń są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania enzymów, przewodnictwa nerwowego i regulacji snu. Mikroelementy, nieznani bohaterowie. Mikroelementy, znane również jako pierwiastki śladowe, to pierwiastki, które stanowią mniej niż 1 setny procent suchej masy ludzkiego ciała. Pomimo niewielkich ilości te pierwiastki są niezbędne dla różnych procesów biologicznych. Niektóre z najważniejszych mikroelementów obejmują: żelazo, składnik hemoglobiny, barwnika krwi transportującego tlen, i mioglobiny, barwnika mięśniowego. Biot, niezbędny do syntezy hormonu tarczycy tyroksyny. Fluor odpowiada za prawidłową mineralizację kości i zębów. Zrozumienie roli i znaczenia makroelementów i mikroelementów jest kluczowe dla zrozumienia skomplikowanej chemii życia i jej wpływu na ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie organizmów żywych. Unikalne właściwości wody Rozpuszczalnik życia Woda jest podstawowym związkiem, który jest niezbędny do istnienia i funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Jej unikalne właściwości, takie jak struktura dipolowa, wysokie ciepło właściwe i anomalia gestości, czynią ją kluczowym elementem chemii życia. Struktura dipola i jej implikacje. Dipolowa struktura cząsteczek wody, w której atom tlenu przenosi częściowy ładunek ujemny, a atomy wodoru niosą częściowe ładunki dodatnie, sprawia, że woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Ta właściwość ułatwia rozpuszczanie różnych związków i umożliwia zachodzenie licznych reakcji chemicznych w środowisku wodnym organizmów żywych. Struktura dipolowa przyczynia się również do silnych sił kohezji i adhezji wody, które odpowiadają za zdolność roślin do transportu wody w górę i zdolność niektórych zwierząt do utrzymywania się na powierzchni wody. Właściwości te są dodatkowo wzmacniane przez wysokie napięcie powierzchniowe wody, które jest wynikiem silnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Termoregulacja i propagacja fal. Wysokie ciepło właściwe wody i jej wysokie ciepło parowania sprawiają, że jest ona ważnym związkiem w termoregulacji wielu zwierząt. Anomalia gęstości wody, gdzie osiąga ona najwyższą gęstość przy czterech stopniach Celsjusza, umożliwia również tworzenie się lodu na powierzchni zbiorników wodnych, umożliwiając organizmom przetrwanie nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Ponadto duża gęstość wody umożliwia skuteczne rozprzestrzenianie się fal mechanicznych, co jest kluczowe dla wielu procesów biologicznych, np. percepcji dźwięku czy komunikacji podwodnej. Węglowodany – cukry życia Węglowodany to zróżnicowana grupa makrocząsteczek, które odgrywają istotną rolę w chemii życia. Można je podzielić na trzy główne kategorie – monosacharydy, disacharydy i polisacharydy. Monosacharydy – podstawowe elementy Monosacharydy są najbardziej stabilną i najprostszą formą węglowodanów. Należą do nich m.in. glukoza, fruktoza i galaktoza. Ryboza i deoksyryboza, dwa ważne monosacharydy, są budulcami kwasów nukleinowych, takich jak dna i RNA. Disacharydy, łączenie cukrów Disacharydy powstają w wyniku połączenia dwóch monosacharydów. Niektóre typowe przykłady obejmują maltoza. Powstaje w wyniku połączenia dwóch cząsteczek glukozy. Sacharoza, powstaje w wyniku połączenia glukozy i fruktozy. Laktoza, powstaje w wyniku połączenia glukozy i galaktozy. Należy pamiętać, że disacharydy, podobnie jak monosacharydy, są aktywne osmotycznie, co oznacza, że mogą wpływać na ruch wody i innych substancji rozpuszczonych przez błony komórkowe. Polisacharydy, cukry zapasowe i strukturalne. Polisacharydy to duże, złożone węglowodany składające się z wielu jednostek monosacharydowych. Można je podzielić na dwie główne kategorie: polisacharydy rezerwowe. Należą do nich glikogen u zwierząt i skrobia u roślin, które służą jako związki magazynujące energię. Polisacharydy strukturalne. Należą do nich celuloza w roślinach i hityna w pancerzach owadów oraz ścianach komórkowych grzybów, które zapewniają wsparcie strukturalne i ochronę. Unikalne właściwości polisacharydów takie jak zdolność do tworzenia struktur liniowych lub rozgałęzionych oraz stabilność wiązań glikozydowych, przyczyniają się do ich różnorodnych funkcji w organizmach żywych. Białka, konie robocze życia. Białka są najliczniejszymi i najbardziej zróżnicowanymi makrocząsteczkami w organizmach żywych, odgrywając kluczową rolę w praktycznie każdym procesie biologicznym. Składają się z aminokwasów, które są połączone wiązaniami peptydowymi, tworząc łańcuchy polipeptydowe. Aminokwasy, podstawowe elementy białek. Aminokwasy mają centralny atom węgla, węgiel alfa, który jest przyłączony do atomu wodoru, grupy aminowej, grupy karboksylowej i łańcucha bocznego. Łańcuch boczny odróżnia jeden aminokwas od drugiego i może być polarny, niepolarny lub naładowany. Powstanie wiązania peptydowego pomiędzy grupą aminową jednego aminokwasu i grupą karboksylową drugiego jest kluczowe dla struktury białek.